Teraz tego autka mam zrobionego tak na wyścigi bardziej i chyba sobie tego tuna zapiszę na później. Ale chcę go zrobić do driftu, bo on ma potężny, ogromny silnik standardowy. I on sam driftuje już teraz, nawet na tych oponach. Dźwięk mnie nie zachwyca, nie? No bo tutaj mamy taką dosyć dużą pojemność, a mimo to dźwięk jakoś nie jest taki potężny. I nie mam tu żadnego tuningu driftowego. Jest świetnie zrobiona, bardzo mi się podoba, jest tak w starym stylu. Jeszcze co powinienem w niej zrobić, to dać miększe zawieszenie. Ale zrobiłem ją tak pod klasę B i naprawdę świetnie mi się jeździ tym samochodem. A jestem teraz na etapie w Forzie Horizon 5, gdzie kompletnie nie zwracam uwagi na to, czy wygrywam, czy przegrywam, także nie ma dla mnie znaczenia, na której pozycji jestem. Po prostu biorę sobie samochód, który mi się podoba i nim się jakoś tam ścigam. Dobra, zapisujemy to. Okej, zostawiam standardowy silnik. Ale tak jest dobrze. Co tutaj się zmienia? I spoiler, możemy sobie darować ten spoiler. Co najbardziej denerwuje mnie w Forza Horizon 5? Zbyt monotonna się ta gra zrobiła. Ale by były jaja, gdyby szóstka wyszła już na PlayStation. O kurde, ale to byłby pogrom Gran Turismo. A, dajmy go na miękko w sumie, to zróbmy, zobaczymy czy będzie się fajnie bujał. Bo to jest samochód taki starego typu, to taki klasyk. To jemu nie pasuje, żeby on był taki niski, to dajmy go wyżej. I teraz jest maksymalnie podwyższony, ale i tak siedzi dosyć nisko, trzeba przyznać. Zobaczmy jak teraz śmigać będzie. Kurde. A czy faktycznie jest taki miękki? Czy go tak buja ciekawie? Bo mamy to zawieszenie driftowe, ono już z natury jest twarde. Ale fajny. No trzeba przyznać, że naprawdę lata się nim kapitalnie, ale on już na tym wcześniejszym tuningu, takim, który zrobiłem do klasy B, żeby się nim ścigać, już wtedy był bardzo fajny. I chyba będę miał dwie wersje. Jedna będzie driftowa, tak pomaluję go na czerwony kolor, a druga będzie do ścigania się. Mamy tu silnik o dużej pojemności, więc spokojnie moglibyśmy te biegi wydłużyć. I spróbuję jeszcze bardziej miękkie zawieszenie dać, żeby bujało nim. Kupić Logitecha czy kierować się teraz? Co będzie dobre dla twojego budżetu, ziombel? Logitech jest spoko jako pierwsza kierownica. Chyba nie. Może bym poszedł na jakieś takie bardziej nierówne drogi. Może wtedy? Ach, za długo go przeciągnąłem tutaj. Ale tak, zrobiłem go na miękko, może dałbym mu to standardowe zawieszenie, ale wtedy straciłbym kąt skrętu. A jednak kąt skrętu to kąt skrętu, do driftu to jest bardzo ważne. Ale zajebisty jest, kurde, nie za dużo mocy, nie za mało. I tutaj na takie wszystkie zakręty w mieście pełna kontrola. Jakbyś normalnie jakimś Japończykiem driftował, aż dziwne.
spróbujmy dookoła tutaj tego małego ronda. Wow! Ale sztos! No kurde! Bardzo fajne auto wyszło. Nie spodziewałem się, że będzie taki dobry do driftu. Ej, super łatwa fura do driftu wyszła. Wow. Ekstra. Ale te zegary fajnie wyglądają. Bardzo ładnie wygląda ten kokpit, trzeba przyznać, nie? I zrobię jego ostatni test i chyba udostępnię wam tuning tego auta, bo naprawdę fajnie wyszło. Jak ktoś sobie z was kupi ten pakiet, to będziecie mogli go sobie przetestować. A widzę, że dużo osób kupuje, bo co chwilę tutaj kogoś mijam, to ma tego Transita nowego elektrycznego. Ale świetny jest, kurde. Nie wiem, czy to nie będzie moje ulubione auto do driftu, zwłaszcza jeśli chodzi o takie klasyki. Wow. A, tutaj trochę spopsułem. I nawrotka. Uach! Dotknąłem pod sam koniec barierki. Popsułem. Będziecie mogli sobie, jak wyszukacie sobie mój nickname, to będziecie mogli sobie pobrać ten tuning i tuningi do innych samochodów, jak będziecie chcieli. Tak, ja jestem Mów po ludzku V12, jak wpiszecie sobie, to wam to na pewno wyskoczy, ten tuning, a moim zdaniem wyszedł od strzała bardzo dobrze. Zrobiłem go tak na miękko, ale coś nie czuję, żeby to zawieszenie było jakieś takie bardzo miękkie. Fajne auto, kurde. Nie? Nawet sobie tutaj fotkę zrobię. Pewnie. Zobacz. Kurde, i ta grafika, trzeba przyznać. Mega, nie? Cyk. Wygląda trochę jak Camaro pod tym kątem. O, fajnie wygląda. Robię mu fotę.